to jesteśmy bardzo zaawansowani w przygotowaniu do ratyfikacji. Wniosek jest przedyskutowany z resortami. Było kilka obiegów i korespondencji, było kilka spotkań, konferencji uzgodnieniowych, na których... Jak pamiętam, pani Izabela Jaruga-Nowacka, świętej pamięci nasza wicepremier, na którymś z posiedzeń chyba rządu zapytała, jak wygląda sprawozdawczość z tej konwencji. Polska implementowała te dyrektywy. Między innymi efektem tego było wdrożenie tego rozdziału 2a do kodeksu pracy, ale nie tylko. Naprawdę ma przełożenie na konkretne sprawy sądowe, ale też na to, jakie zapadają te wyroki. To jest tak, że jeśli chodzi o prawa kobiet w Polsce, to tak już zostało powiedziane dość dużo na ten temat, ale... Problem from another side, because judges and the civil servants gave to court case that and if they came also with this discourse, we cannot not only to influence the agenda, but we cannot change the attitude because people are obedient. But I think it's enough. I want to give some space to my colleague also. Standardy czy regionalne różnice. Chciałam zwrócić uwagę na to, że nierówność płci, nierówność nieproporcjonalna. Przyspieszenia prac nad ratyfikacją. Nie wiem, czy to jest realne, że rzeczywiście znajdziemy się wśród tych 10 pierwszych krajów, ale myślę, że warto spróbować. Więc dopóki, dlatego właśnie powiedziałam o tym wdrażaniu. Jeśli my za nowelą, tak, nie wdrożymy. Gazeta prowadziła akcję Ojcze weź urlop, w którą zaangażowany był też pan ambasador Stefan Herström, ambasador Szwecji, który się wypowiadał i mówił o tym, że mężczyźni, ojcowie muszą być włączani w ten cały proces. Więc dzisiaj zaprosiliśmy czworo gości do panelu, żeby porozmawiać.